Takiej sesji nawet w najczarniejszych snach nie wyśnił sobie Paśnik. Oto burmistrz, który 4 lata temu wygrał wybory, z którym do Rady Miasta weszło aż 8 radnych, który bez problemu chwilę po wyborach stworzył większość koalicyjną na przestrzeni tylko jednej kadencji, roztrwonił tak ogromny kapitał. Przypomnijmy, komu dziękował Paśnik. Dziękuję tym osobom, które stoją w tej chwili za mną, które są obecne, bo tak naprawdę bez ciężkiej pracy tych osób za mną i za jakby pracy głównego architekta tego sukcesu, nie boję się tego powiedzieć. I nie jest to oznaka sterowalności, wielkie podziękowania dla Jacka Tomasiaka, bo to on zebrał taką grupę osób, którzy startowali na radnych. To on tchnął nadzieję w te osoby, że można coś zmienić w Lubartowie. I taką oznaką tej zmiany, która nadchodzi, nadejdzie za chwilkę, za moment, jest 8 mandatów radnych i zwycięstwo moje jako kandydata na burmistrza miasta Lubartowa. Kilka miesięcy po owej wypowiedzi Paśnik zgodził się na wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały przygotowanej przez Gregorowicza, której sprzeciwiał się Tomasiak, czyli uchwały o podwyżce diet. Nie przewidywałem w dzisiejszym porządku obrad tego punktu. W tym punkcie miało się znaleźć bardzo ważne rzeczy, które musimy zrealizować w tym miesiącu, jak również w następnych miesiącach. Ale rozumiem, że tutaj pan radny Gregorowicz jakby też występuje w imieniu tylko swoim, czy też pozostałych przez... Rozumiem. Wyrażam zgodę na rozszerzenie porządku obrad. Dziękuję bardzo. Wspólny Lubartów w mieście oraz Prawo i Sprawiedliwość to komitety wyborcze, które wygrały wybory. W Lubartowie lista, dzięki której burmistrzem został Paśnik, wygrała wybory, wprowadzając do Rady Miasta aż 8 osób. Okazało się także, że Koalicja Obywatelska, która jak to obiecywał przed wyborami Paśnik, miała współrządzić ze wspólnym Lubartowem, wprowadziła 3 osoby. Zatem Paśnik i Wróblewski mieli za sobą stabilną większość i mogli sami rządzić miastem. Okazało się, że zamiast obniżek opłat za śmieci, wodę, ścieki czy ciepło, nastąpiły podwyżki. Radni, którzy jeszcze nie zdążyli popracować w Radzie Miasta nawet rok, zafundowali sobie gigantyczne podwyżki. Takie postępowanie Paśnika i jego zaplecza doprowadziło do rozłamu w klubie. Z funkcji przewodniczącego odwołany został największy przeciwnik astronomicznych podwyżek diet, Jacek Tomasiak, a na jego miejsce wskoczył Gregorowicz. Chwilę później Paśnik pozbył się także Wróblewskiego, który podczas wyborów apelował o głosowanie na obecnego burmistrza. W wyniku owej zdrady, jak to określił Wróblewski, nowym współkoalicjantem został PiS, czyli komitet wyborczy, który podczas kampanii najzacieklej atakował Paśnika. Sam Paśnik zapomniał o wykrzykiwanych pod jego adresem przez przyszłych koalicjantów inwektyw typu tchórz czy wydawanych ośmieszających go gazetek i mimo, że wywodzi się z PSL, inaczej niż jego partyjni koledzy, związał się z tak znienawidzonym przez PSL PiS. Zaraz po usunięciu Tomasiaka Paśnik twierdził, że w Radzie zapanowała zgoda. Od tamtych jego słów minęły 3 lata. Dokładnie tydzień temu odbyła się sesja, gdzie niedawni przyjaciele określeni zostali mianem podwórkowych polityków. Zerknijmy, co działo się na sesji. Uprzedzamy, że inaczej niż poprzednicy, Paśnik zamiast bronić 3 uchwał dających mu prawo do dalszego rządzenia, oddelegował do bronienia dokumentu, po którym się głosuje wotum zaufania właśnie dla Paśnika, innego pracownika. Raport o stanie gminy miasta Lubartów za rok 2022. Szanowni mieszkańcy, za nami kolejny rok wspólnej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców. Trudny rok, bo mamy za wschodnią granicą wojnę, mamy gigantyczną inflację, ale udało nam się zrealizować wiele zamierzeń, które zaplanowaliśmy. Wiele ważnych zamierzeń, wiele ważnych zadań. Można powiedzieć, że praktycznie wszystko nam się udało zrealizować, oprócz małych wyjątków. I tak porównując w skali potrzeb, to co zrealizowaliśmy w tej części przede wszystkim inwestycyjnej, bo wiadomo, każdemu z naszych mieszkańców zawsze, czy to w gminie miasta Lubartów, ale również w innych gminach, zależy na tym, żeby powstawała twarda infrastruktura. I może od tego zacznę, bo to jest też ważne, to są inwestycje, które były zrealizowane w miejscach, gdzie
przez ostatni czas jakimś dziwnym trafem nie udawało się tego zrobić. Ale od początku. Cała kadencja moja od samego początku to pewne działania, które inwestycyjne, które realizujemy, idąc, można tak powiedzieć, z północy Lubartowa na południe, no i troszeczkę z południa Lubartowa, tak? I cel jest taki, żeby spotkać się w środku, w sercu miasta z tymi najważniejszymi rzeczami. Usłyszeliśmy apel o tym, żeby to nie były wystąpienia polityczne, tylko merytoryczne, więc ja przyznam się szczerze, że chyba jednak wysłuchałem wystąpienia politycznego, a nie merytorycznego właśnie przed chwilą, ale postaram się merytorycznie o tym raporcie się wypowiedzieć, ponieważ raport przede wszystkim powinien być rzetelny i to powinna być jego podstawa i powinien informować o stanie gminy miasto Lubartów. Więc skoro powinien informować o tym stanie gminy miasto Lubartów, to powinniśmy, rozumiem, mieć w nim zapisane wszystkie informacje, których byśmy oczekiwali, czego byliśmy świadkiem w minionym roku, żebyśmy mogli również to skonfrontować z latami poprzednimi i żeby to odzwierciedlało to, tak jak toczyła się dyskusja. Więc otwieramy ów raport, zaczynamy tą jakże ważną lekturę, odnosimy się merytorycznie, nie politycznie i proszę Państwa, warto zwrócić uwagę na pierwsze kwestie, które są bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o miasto Lubartów, bo to powinno być dać myślenia nam wszystkim, ale przede wszystkim władzom samorządowym, jak i również przyszłym władzom samorządowym. Proszę Państwa, to demografia miasta Lubartowa. Jeżeli zwrócimy uwagę, że na koniec 2022 roku było nas 20 481 osób, to proszę Państwa, porównując to do 2018 roku, który tutaj również był przywołany, było nas wówczas 21 626 osób. Zwróćmy uwagę, co się dzieje z miastem Lubartowem. To miasto Lubartowa na przestrzeni ostatnich 3 lat zmniejszyło się o ponad 1000 osób. Ale proszę Państwa, jeszcze kolejna rzecz, bo tutaj również rozmawiamy często o oświacie, o zasadzie finansowania tej oświaty, o tym, jak ona powinna funkcjonować, o dotacji chociażby dla prywatnych przedszkoli. Zwróćcie uwagę, że urodzenia dzieci w 2018 roku 184 dzieci się urodziło, w 2022 119. I ta tendencja, proszę Państwa, jak spojrzymy na wykres przez te wszystkie lata, jest niestety efektem malejącym. Tych dzieci rodzi się w Lubartowie coraz mniej. Natomiast, proszę Państwa, no później usłyszeliśmy, czytamy w tym raporcie, ale też o kwestiach związanych z kompleksowej pomocy przedsiębiorcom na każdym etapie inwestycji. Przy tych przedsiębiorcach, no warto by było w tym raporcie również zapisać, że jednak nie jest tak pięknie, jakby się wydawało, że jednak toczą się spory sądowe pomiędzy przedsiębiorcami, że ci przedsiębiorcy nie do końca są tak traktowani i tak się czują w tym mieście Lubartowi, jak jest napisane tutaj. I mówienie o certyfikatach również, proszę Państwa, nie powoduje tego, że przedsiębiorców, którzy uważają, że są niedoceniani w mieście Lubartowie, że są źle traktowani, ten certyfikat tego nie przysłoni, ten raport też tego nie zakrzyczy. No dużo obrazków, dużo kolorowych, różnego rodzaju rzeczy, ale brakuje paru merytorycznych kwestii. Bardzo niepokojąca jest kwestia, jeżeli spojrzymy na dochody, bo o tym niestety nic nie zostało powiedziane. Proszę Państwa, no, poziom dochodów jest najniższy od 2019 roku. Zwróćmy na to uwagę, jeżeli przeglądamy ten raport. Jest to naprawdę sytuacja, która powinna nam dawać dużo do myślenia. Ale proszę Państwa, również jeżeli prześledzimy dochody na jednego mieszkańca i spojrzymy na ostatnie 3 lata, to zwrócimy uwagę, że te dochody również systematycznie zjeżdżają po równi pochyłej. One nie wznoszą się na ten trójkąt, one z niego zjeżdżają i wprost, jeżeli byśmy mogli narysować wykres, to będziemy mieli właśnie równie pochyłą, jeżeli chodzi o dochody na jednego mieszkańca Lubartowa. Jeżeli pan burmistrz wspomina o instalacjach fotowoltaicznych, podaje nam tutaj bezpośrednio dane ze szkoły podstawowej nr 3, z Mosiru. Już uprzedzę, że dalej też tych danych nie ma, ale jeżeli zerkniemy tylko w tym punkcie, no to ja bym chciał się dowiedzieć, ile w zeszłym roku energii wyprodukowała elektrownia, farma fotowoltaiczna przy gospodarce
przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej. Ile tej energii zostało skonsumowane przez samo przedsiębiorstwo, czyli ile energii było autokonsumowane, czyli co zostało, czyli nie odsprzedane, tylko zagospodarowane przez samo przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. To są bardzo ważne informacje, bo ta farma od wielu lat, było o niej mówione, miała być panaceum na całe zło. Energia miała zasilać lubartowskie ulice, miały być oświetlone tą energią. Autobusy miały być ładowane z tej energii, proszę Państwa, w chwili, kiedy nas przekonywano do elektromobilności. I proszę Państwa, dlatego ja bym poprosił po prostu o najprostszą odpowiedź. Ile jest, jeżeli było w stanie pokazać, a te instalacje powstawały później niż w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, no to jakiś to problem te dane w takim raporcie zawrzeć, skoro największą chlubą była ta inwestycja. Proszę Państwa, przechodząc dalej, to usłyszeliście dzisiaj Państwo, że są realizowane poszczególne inwestycje, natomiast proszę Państwa, no nie ma tutaj zapisanych tych informacji, które usłyszeliśmy od chyba naczelnika z ratusza, a mianowicie, no mamy informację, że następuje modernizacja infrastruktury drogowej i jest tu wymieniona między innymi dojazd do Solbetu, jest wymieniona również budowa drogi biegnącej na południe od ulicy Nowodworskiej po granicy miasta Lubartów na odcinku, tutaj chodziło o tą drogę do Dako i nie ma informacji w ogóle o tym, o czym usłyszeliśmy dzisiaj, że te inwestycje nie zostały zrealizowane, że te inwestycje zostały przesunięte na lata kolejne. Warto by było, żeby takie informacje szczegółowe w tym raporcie się znalazły. Natomiast proszę Państwa, również no, taką niewystarczającą informacją jest również, że informacja, że w październiku 2022 roku Rada Miasta Lubartów, to cytuję, w zmianie budżetu miasta uchwaliła przeniesienie pozyskanych środków finansowych na inne zadania inwestycyjne. Uzbrojenie terenów przemysłowych zostało wstrzymane i przystąpiono do procedowania zmian umożliwiających wykorzystanie środków z pozyskanej dotacji na przedsięwzięcie polegające na budowie drogi na terenach usług komercyjnych przy ulicy Koźmińskiego. Projekt po zmianach obejmuje budowę infrastruktury technicznej, terenów usług, w tym obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2. I wydaje mi się, że w takim raporcie taka informacja jest zbyt ogólna. Przypomnijmy sobie, że te decyzje zapadały w określonych warunkach. Przypomnijmy sobie, że dyskusja, która związana była z przeniesieniem tych środków, również była uzasadniona określonymi okolicznościami. Ja to nigdzie nie znajduję, że ta Rada Gminy, że to miasto bardzo mocno sprzeciwiło się między innymi inwestycji w tak zwany brudny przemysł. I tu nie ma chociażby zdania w tym uzasadnieniu, jaka była przyczyna przeniesienia tej drogi. Natomiast proszę Państwa, no, dzisiaj usłyszałem, że w przypadku zeroemisyjnego transportu publicznego to radni zdecydowali o tym, że tego transportu zeroemisyjnego nie ma. Więc ktoś nas tutaj oszukuje. Bo w raporcie mam zapisane, że miasto wycofało się z realizacji projektu. Że miasto wycofało się z realizacji projektu. I przypominam sobie dokładnie debatę na sesji Rady Miasta, kiedy przedłożono nam budżet. Przepraszam, poprawki do budżetu. Ten budżet nie był zaproponowany przez radnych i te poprawki do tego budżetu nie były zaproponowane przez radnych, bo oni nawet takiej kompetencji nie mają radni, żeby złożyć te poprawki. Ale w trakcie dyskusji nad tym budżetem również nie padł żaden wniosek, żeby wykreślić kwotę 8,5 miliona złotych, tak? Tam było tyle środków było przeznaczonych na to przedsięwzięcie. Również w WPF-ie. WPF również nie był dziełem żadnych radnych, ani poprawki do tego WPF-u nie były dziełem radnych. A kto przygotował te zmiany i jak były uzasadnione? Proszę odsłuchać sobie sesję Rady Miasta, bo nadal nie mamy zapisów tej sesji, że to zostało zdjęte na wniosek nikogo innego jak burmistrza miasta
Lubartowa. To przedłożył burmistrz to i to burmistrz wycofał się z tej inwestycji. Oczywiście debaty, które były wcześniej, były debatami, które wskazywały, ale w chwili, kiedy umieszczano ów pomysł w budżecie na 2022 rok, one mówiły o tym, że to jest pomysł bez sensu. Ale, jak to stwierdził jeden z radnych, matematyczna większość zdecydowała, matematyczna większość to umieściła i nie było matematycznej większości do tego, żeby to skreślić. Więc to była wyłączna decyzja pana burmistrza, który, jak usłyszeliśmy dzisiaj, on jest gorącym zwolennikiem tego. No skoro jest gorącym zwolennikiem, to trzeba było na boga tego nie usuwać. Trzeba było dać pole do popisu radnym, niechby to radni skreślili, niechby to radni wycofali. Natomiast tutaj nie widzę, również przy tym informacji o tym projekcie zeroemisyjnym, żadnych informacji, które by mówiły o tym, że miało być to robione w porozumieniu z gminą. Nie ma informacji, że gmina na przykład podjęła określoną uchwałę, że zabezpieczyła środki w budżecie, a później niedobrzy radni, na wbrew panu burmistrzowi, no wykreślili to z tego dokumentu i jaka nasza gmina jest biedna, bo taka rada jest zła. Proszę Państwa, gospodarowanie odpadów, zwróćcie uwagę, no te stronice to mnie po prostu przerażają. Tam jest sucha informacja, ile płaci mieszkaniec domku jednorodzinnego, ile płaci zabudowa wielolokalowa i na tym się kończy informacja dotycząca, no może nie kończy, bo tu mamy jeszcze potem poszczególne frakcje wymienione, jeżeli chodzi o tonaż. Natomiast proszę Państwa, no warto jest mówić o tym, o czym między innymi mówiła Komisja Spraw Społecznych, że nasi mieszkańcy Lubartowa, zarówno domków jednorodzinnych, jak i budynków wielorodzinnych, to są mieszkańcy, którzy najlepiej segregują odpady chociażby w związku komunalnym. Tej informacji w tym raporcie nie ma. Warto by było, żeby te wskaźniki były podane, bo to są wskaźniki bardzo pozytywne dla nas samych i tym między innymi możemy się chwalić, tym bardziej, że proszę Państwa, z informacji, które do nas docierają, okazuje się, że te wskaźniki poleciały na łeb na szyję, zmieniono również zasady naliczania tych wskaźników i że za chwilę, za nieosiągnięcie określonych wskaźników, podmioty, które tych wskaźników nie osiągają, będą płaciły kary. Więc pytanie jest, czy my możemy spać spokojnie jako miasto Lubartów, bo boję się, żeby się nie okazało za chwilę, że być może, tak jak wszystkie koszty są wspólnie dzielone na wszystkich członków związku komunalnego, za to, że serniki mają najniższy poziom segregacji odpadów, czy Ostrówek, przepraszam, ma najniższy poziom segregacji odpadów w całym związku komunalnym, no przyjdzie za to zapłacić karę między innymi mieszkańcom Lubartowa. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnych stronic tego raportu i odczytujemy sytuację, jaka znajduje się w naszych spółkach. Ja już o tym pytałem na sesji Rady Miasta, ale no, uważam, że dobrze, żeby to wybrzmiało i dobrze, żebyśmy dzisiaj usłyszeli również kilka ważnych informacji, bo proszę Państwa, jeżeli zwrócimy uwagę, że w roku obrotowym przedsiębiorstwo gospodarki, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej wygenerowało straty w wysokości 590 tysięcy złotych, to musi to naprawdę nas niepokoić. Tym bardziej, że koszty na przestrzeni jednego roku, jeżeli wczytamy się również w ten raport, wzrosły o 1 317 000 złotych. Więc ja bym prosił, bo jeżeli takie raporty i takie dane są podawane, to tutaj no, aż prosi się, żeby ktoś rzetelnie nas poinformował o tym, z czego te koszty wynikają. Co spowodowało, że z wyniku plus 600 czy tam 700 tysięcy w zeszłym roku, w tym roku mamy minus 590 tysięcy złotych, bo to jest naprawdę, proszę Państwa, ważna informacja, która w takim raporcie bezwzględnie powinna się znaleźć. Ale jej nie ma, więc ja dopytam teraz w tym momencie, co się stało, że tak zanurkowało przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej? Co wygenerowało w tym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej te koszty? Które działy? Co my mamy oczekiwać od, bo raport również musi odpowiadać, co się wydarzy w przyszłości. Więc my, ja nie wiem, czy to woda i ścieki, czy to transport, czy to odbiór odpadów, który jest realizowany przez spółkę, czy jakikolwiek inny dział.
Czy być może energia elektryczna, tyle jest płacone za energię elektryczną i to perpetuum mobile, które miało pracować przy tym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, wcale nie pracuje dla przedsiębiorstwa, tylko być może przedsiębiorstwo sprzedaje to na zewnątrz, a potem kupuje za wiele większe pieniądze każdy kilowat? No nie wiem, proszę Państwa, bo tych informacji w tym raporcie nie ma, ale o odpowiedzi na te pytania proszę, aby nam udzielono. No i przede wszystkim, jeszcze raz powtórzę, bo to mówiłem kilkadziesiąt stronic temu tego raportu, o tej autokonsumpcji, czyli ile tak naprawdę jest auto konsumowane przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. No jeżeli spojrzymy na przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, to pamiętając wyniki po kilkaset tysięcy złotych, a widząc, że zysk za ostatni rok jest 163 881 złotych, no to możemy powiedzieć, no przynajmniej jest na plus. Ale jeżeli później w tym samym dokumencie doczytamy, proszę Państwa, że inwestycja, która ma być modernizacją źródeł wytwarzania ciepła z zastosowaniem wysokiej kogeneracji i OZE w PEC, ma wynieść, proszę Państwa, bo tych danych my nie słyszeliśmy do tej pory, a warto, żebyśmy je usłyszeli, bo ja słyszałem o 15 milionach, 17 milionach, ale nie słyszałem o 28 milionach 634 tysiącach 400 złotych. Ma się zakończyć ta inwestycja, która jest warta prawie 30 milionów złotych w 2024 i niestety w tym raporcie nie wyczytamy, ile środków jest pozyskanych z zewnątrz, a z tego co pamiętam, to było chyba 5 milionów, może 5,5 miliona złotych, nie pamiętam teraz dokładnie, a tego w raporcie no nie wyczytam niestety, więc prosiłbym o te informacje. Ile zostało zaciągniętego do tej pory kredytu i jak ma być zrealizowana pozostała część tej inwestycji w 2024 i najważniejsza rzecz, której nie ma również jako przyszłość i jako raport, który powinien zawierać. Ja przypomnę Państwu, że w chwili, kiedy wydawano na oczyszczalnię ścieków również kilkadziesiąt tysięcy złotych i tam wskazywano, że mamy dofinansowanie na poziomie chyba 60% tej inwestycji, to no inaczej niż w tym przypadku ostrzeżono nas. Owszem, wydajemy na oczyszczalnię ścieków te środki, ale pamiętajcie, że w przeciągu najbliższych lat woda i ścieki wzrosną o 36%, bo będziemy musieli amortyzować to przedsięwzięcie. Te koszty amortyzacji spowodują, że ten metr sześcienny wody i metr sześcienny ścieków wzrośnie. Ja czytam tutaj wszystko. Ja czytam, ile zamierza się wydać. Natomiast nie widzę w tym raporcie skutków, jakie ono przyniesie to przedsięwzięcie dla mieszkańców Lubartowa. Być może jest inaczej niż ja mówię. Być może jest tak, że po tym jak 30 milionów zostanie wydane na infrastrukturę twardą, która podlega amortyzacji, będzie zupełnie odwrotnie niż ja się obawiam, bo ja się obawiam, że ceny wzrosną. Być może one spadną, pogalopują na łeb na szyję, ale ten raport, no jeżeli podaje tego typu dane, powinien nam również na tego pytania odpowiedzieć, a nie odpowiada, więc prosiłbym, żeby w dniu dzisiejszym nam te informacje przekazać. Jednocześnie, proszę Państwa, jeżeli czytamy, że następuje, proszę Państwa, wymiana kotłów, tak, na kotły i ta kogeneracja będzie polegała na tym, że to będzie produkowane między innymi z gazu, czy będzie produkowane z biopaliwa, to nie odnajduję również w tym raporcie odpowiedzi na to, ile tego biopaliwa będzie spalane, jakie ilości, jakie to będzie miało skutki. No, wiemy wszyscy, że okazało się, że przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w ostatnich miesiącach sezonu grzewczego no mocno podtruwało nas w mieście Lubartowie, przekroczyło normy, więc nie wiem, czy to spalanie teraz ekosłomy, czy nie wiem, co tam ma być spalane, spowoduje, że ten osadu będzie mniej, czy też tego osadu będzie więcej. A druga strona, no jeżeli inwestycja polega w posadowienie kotłów gazowych, no to w takim wypadku co będzie się działo z pracownikami? Czy w tym przedsiębiorstwie energetyki cieplnej, jeżeli przejdziemy z systemu miałowego, gdzie byli palacze, gdzie były osoby od dozoru technicznego, gdzie było mnóstwo osób, które było zatrudnionych przy tym, żeby pilnować tego systemu, czy to spowoduje jakąś restrukturyzację zatrudnienia w tym przedsiębiorstwie energetyki cieplnej? Szukam w tym raporcie
i odpowiedzi na te pytania również nie odnajduję. Okazało się, że to nie Paśnik odpowiadał na pytania dotyczące raportu, który jest podstawą do udzielenia Paśnikowi, a nie pracownikowi ratusza, wotum zaufania. Ktoś z Państwa udzieli odpowiedzi, ustosunkuje się do tych pytań? Bo potem zapomnimy. Tak, oczywiście. Nie. Szanowni Państwo, padło wiele słów na temat raportu, one padają co roku. Zarzut nierzetelności dotyczący do tego dokumentu wydaje mi się, że jest zarzutem mocno przesadzonym. Faktycznie mamy spór z przedsiębiorcą jakby a propos rozwijania tej części przemysłowej miasta i z rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta. Jest taka sprawa, która się utoczy i bardzo chcieliśmy tę sprawę zakończyć, było to wyjaśniane również na sesjach i na komisjach. Ona po prostu w opinii pracowników i radców prawnych, którzy badali tę sprawę, ona po prostu musi zakończyć wyrokiem sądowym, a w tym momencie jakby nie mamy wpływu na długość postępowania, które trwa. Ugoda została zaproponowana przedsiębiorcy. Natomiast do dnia dzisiejszego nie skorzystał z propozycji zawarcia ugody. W związku z tym ta sprawa faktycznie toczy się w sądzie. Natomiast tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy z przedsiębiorcą na każdym etapie tego postępowania. Zabrakło takiej rozmowy, być może szerszej rozmowy na samym początku i tutaj stąd wzięły się takie wątpliwości po stronie przedsiębiorcy. Natomiast nie jest to sytuacja, przez pryzmat której można patrzeć na całokształt działań realizowanych na rzecz przedsiębiorców. Dochody na poziomie 2019 roku, chciałem zwrócić uwagę, że nasze dochody, czy dochody samorządów w Polsce, uzależnione są w znacznej części od wpływów podatku PIT. I tutaj mieliśmy w kraju przeprowadzoną reformę, która znacznej części dochodów po prostu samorząd pozbawiła. I tutaj faktycznie wróciliśmy do niższego poziomu dochodów niż mieliśmy. Poruszona została kwestia transportu niskoemisyjnego. Ten transport nie został po prostu wprowadzony do budżetu, tak? Nie było zgody na wprowadzenie tego do budżetu i ta umowa nie mogła zostać zawarta. Tutaj poza pozyskaniem środków i możliwością prowadzenia rozmów w obrębie Rady, tak? O tym, żeby to zadanie realizować, wydaje mi się, że działania burmistrza już nie mogło dalej wykraczać. W każdym razie zawrzeć umowy bez środków w budżecie niestety nie mogliśmy. Wydaje mi się, że raport o stanie gminy miasto Lubartów nie jest właściwym dokumentem, w którym powinniśmy w ten sposób jakby odnosić się do miasta na tle gmin wchodzących w skład związku, którego jesteśmy częścią. Bo rozumiem, że o to chodzi. Wskaźnik moglibyśmy ująć jako taki wskaźnik ogólny, w sensie, że na jakim poziomie jest ta segregacja i tutaj jeżeli chodzi o wskaźnik moglibyśmy przyjąć, natomiast ja to zrozumiałem w ten sposób, żeby pokazać, że miasto Lubartów ma wskaźnik taki, gmina Lubartów ma wskaźnik inny, gmina Ostrówek. Bardziej wydaje mi się, że to powinno znaleźć się czy gdzieś w jakimś dokumencie związkowych, czy na stronie związkowym, natomiast raport o stanie gminy nie powinien w jakiś taki sposób odnosić nas do gmin jakby nam ościennych. Ile środków z zewnątrz pozyskamy na kogenerację? Myślę, że nie mamy przedstawiciela specu w chwili obecnej, także tutaj niestety nie jestem w stanie przekazać tej informacji z mównicy. Natomiast padła informacja o spalaniu słomy, czy planowanym spalaniu słomy przez spec, to wiem, że tam takich planów nie ma. Jest planowane współspalanie, natomiast nie ma mowy o tym, żeby to była słoma. Także współspalanie na jednym z kotłów faktycznie jest, natomiast nie ma mowy o słomie. Jeżeli chodzi o pieniądze pozyskane przez przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, to jest 45% wydatków kwalifikowanych, to jest przeszło prawie 7 milionów złotych. 7 milionów złotych przy 28 milionach złotych, jakie zapisano w raporcie, w żaden sposób nie stanowi 45% kosztów, a jedynie 25%. Wyjątkowo ciekawe informacje o tym, jak wygląda autokonsumpcja energii elektrycznej w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej,
ujawnił prezes spółki. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, może nie jest ujęte w tym sprawozdaniu, ponieważ fotowoltaika została zakończona budowa w kwietniu 2023 roku, czyli dopiero mieliśmy teraz w tym roku uruchomienie, dlatego nie zostało to ujęte. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę i dalszy ciąg zapotrzebowania na energię, tak zwana autokonsumpcja, tak? O ile pamiętam jeszcze i z rozmowach z moimi pracownikami, wracając do źródeł, jak to było uruchamiane, powiedzmy, wracając do źródeł pozyskania środków finansowych, założenia były od samego początku, powiedzmy, że będzie to sprzedaż energii. Z uwagi na to, że był stworzony projekt, był, powiedzmy, wydane warunki przyłączeniowe przez PGE i w pewnym momencie zmiana tych warunków i, powiedzmy, procedowanie tego skutkowałoby niepozyskaniem środków finansowych na dofinansowanie, tak? Czyli projekt rzędu 3 400 zł mógł być po prostu niezrealizowany. To, co ujawnił prezes, oznacza, że informacje, które były przekazywane radnym, były niekompletne. Przypomnijmy, że w ramach autokonsumpcji, czyli wykorzystywania energii do własnych celów, miały być zasilane busy elektryczne. Stoi to w sprzeczności z informacjami przekazywanymi przez szefa przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Dzisiaj mamy sprzedaż energii, natomiast rozmawiamy z firmami, tak zwanymi POB-ami, czyli takimi przedsiębiorstwami, które zajmują się bilansowaniem tym, rozmawiamy na temat przeprowadzenia autokonsumpcji, czyli tutaj mówimy o jakby dokonania obrotu, rozliczenia własnej energii poprzez te punkty, które mamy. Mamy 11 punktów, powiedzmy, takich rozliczeniowych i to będzie realizowane. Tutaj jeszcze takim jednym, powiedzmy, czynnikiem, który wpłynął na to, no to chcieliśmy w zasadzie jak najszybciej uruchomić tą, powiedzmy, fermę fotowoltaiczną, żeby bez zbędnych zwłok. Natomiast wcześniej, z uwagi na to, że umowy były zawarte z PGE już na energię elektryczną na ten rok, po prostu by to wydłużyło cały proces, tak? Teraz tak, jeżeli chodzi o straty energii, znaczy o straty wynikające z spółki. Wynikają one przede wszystkim ze wzrostu kosztów. Tak jak tutaj pan radny Tomaszak zauważył, że ten wzrost kosztów był bardzo duży. I przykładowo podam wzrost kosztów energii elektrycznej. To jest rzędu 352 tysiące w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost kosztów zużycia gazu z uwagi na to, że spółka nie mogła pozyskać dofinansowania, po prostu nie kwalifikowaliśmy się do uzyskania dofinansowań, to jest kolejne 60 tysięcy, tak? Wzrost kosztów paliwa to jest kolejne ponad 120 tysięcy. Czyli tutaj mamy już ten wzrost kosztów, który jest, w sumie to jest ponad 500 tysięcy złotych. Dodatkowo spółka, wzrost kosztów wynikał też ze wzrostów wynagrodzeń, gdzie brutto, w związku z tym, że najniższa pensja poszła w górę, to jest około tam 210 zł, bo z 2810 czy 2800 na 3010. Tutaj w porozumieniu z Radą dokonaliśmy też i regulacji dla pozostałych pracowników, żeby nie było tak zwanego spłaszczenia, powiedzmy, wynagrodzeń, tak? I tutaj też koszt około 300 tysięcy złotych. Ubezpieczenia majątkowe, kolejny koszt. Z uwagi na to też, że spółka w 2021 roku kończył się okres gwarancyjny
utrzymania oczyszczalni, nowo wybudowanej oczyszczalni. I w związku z tym zostały podpisane umowy serwisowe. Spółka w 2021 roku dobrze mówię, startowała do przetargów na wywóz nieczystości stałych. I co prawda nie za mnie, bo to już było na ostatniej sesji, na poprzednich sesjach wyjaśnione, że to była oferta składana za mojego poprzednika. Ja nie mówię, czy zła, czy nie, ale powiedzmy, niektóre ceny firm, które startowały, były niższe niż w rokach poprzednich. Został wygrany tylko jeden sektor, czyli sektor Ostrówek, i my staliśmy przed takim dylematem, powiedzmy, utrzymania tej działalności, powiedzmy, działalności wywozu nieczystości stałych. Działalność ta jest, tak jak przeanalizowałem sobie, no nie jest działalnością zyskowną. W każdym roku jest do tej działalności dokładane i to jest w ten sposób nazywane. Dlatego no taki wynik, jak tutaj mówiliśmy. Umiejętność rządzenia i zarządzania tymi wielkimi zespołami, którymi się zarządza, to jest umiejętność gaszenia konfliktów, zjednywania współpracowników i wielu, wielu innych poczynań, które zależą od osoby, która takie poczynania czyni. I w zależności od tego, jak to robi, to niestety zdobywa uznanie, zdobywa większość, zdobywa zaufanie, a jeżeli tak nie robi, no po prostu to ma samych przeciwników. I jakby ich nie nazwała ta osoba, to też mają prawo do takiego wypowiadania swoich opinii na temat jakiegokolwiek raportu. Bo jeżeli przeanalizujemy liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych i zamkniętych i porównujemy do tego zawieszoną działalność i wznowioną działalność, to widać, i to nie jest zarzut tylko do tego roku, bo do i poprzednich, że ta liczba zakończonych działalności lub nieodwieszonych jest coraz większa. W 2002 roku, w 2022, co prawda założonych firm było 15 więcej, ale nieodwieszonych było minus 55. Czyli oznacza to, że spada nam przedsiębiorczość w Lubartowie. To samo się działo w 2021 roku, tylko ten spadek w 2021 roku był mniejszy. Ja rozumiem, że wojna, ja rozumiem, że COVID, ale mimo wszystko przedsiębiorcy, a tu głównie chodzi o małą przedsiębiorczość, którą jest łatwiej obronić niż duże firmy, które nagle muszą padać. Ale my musimy stwarzać instrumenty dla przyciągania tej przedsiębiorczości, również tej dużej. Ile terenów pozyskaliśmy? Cały czas mówimy o budowie strefy gospodarczej, kolejnej. Chciałbym wiedzieć, ile terenów i w jakiej perspektywie, bo miejscowości, które chcą pozyskiwać przedsiębiorców, jest bardzo dużo. Ale trzeba im stworzyć takie instrumenty, żeby oni przyszli do nas, a nie gdzie indziej. Pewnie rozwiązaniem będzie dziewiętnastka, która powstanie, ale to nie tylko to. Być może w planie zagospodarowania przestrzennego trzeba pewnych zmian dokonać. Jesteśmy ośrodkiem blisko Lublina, ale to jest jakby temat na oddzielną dyskusję. Fakt jest faktem, że dochody mniejsze są niż w 2021 roku, ale wydatki są wyższe. Dochód w 2001 różnica między wydatkami a
dochodami była około 8%, w 2002 jest około 11%. No to coś tu nie gra. Skoro narzekamy, że mamy mniejsze wpływy, bo mówimy, że no rząd nam ograniczył wpływy z podatku dochodowego, no to znaczy, że no musimy w takim razie zacisnąć pasa i oszczędzać. A z tego wynika, że tak wcale nie jest. Liczba dróg jest ta sama. Troszkę mi jeszcze innych rzeczy zabrakło, ale już jakby o tej otoczce kulturalno-sportowej nie będę mówił, bo długo bym musiał się rozwodzić. Natomiast no niestety umiejętność rządzenia, umiejętność współpracy to jest ta cecha, która dałaby panu burmistrzowi i rządowi technokratycznemu być może wotum zaufania, ponieważ tego nie ma od wielu lat, a wręcz jest zupełnie odwrotna sytuacja. W celach politycznych się niszczy innego człowieka, donosi się na niego, różnych chwytów się używa, no to niestety, no proszę Państwa, jak można udzielić wotum ze... Nie chcę, bo Marek mnie akurat uprzedził, szkoda, że wcześniej się wyrwał, ale dla mnie istotą tych danych jest to, no jaki jest powód migracji. I dlaczego nie wracają do Lubartowa? Bo tutaj mamy tylko suche dane, ale te pytania postawione wymagają odpowiedzi. Kolejna sprawa, to już może tę demografię zostawię. Proszę Państwa, jeśli ja, będąc dyrektorem firmy, złożyłbym sprawozdanie swojego organu prowadzącego w Urzędzie Marszałkowskim i w tym sprawozdaniu, które byłoby publicznie opublikowane, pochwaliłbym się, że na swoim dziedzińcu postawiłem to i to i, to by mnie wyśmiano. To my w raporcie o stanie miasta chwalimy się przebudową szaletu miejskiego? No wiecie Państwo, no nawet jeśli wydaliśmy tam 400 tysięcy. No proszę sobie wyobrazić mieszkańca na przykład, nie wiem, Wągrowca, Gdańska czy Szczecina, który sięga z ciekawości do raportu, mówi, no Lubartów się chwali przebudową szaletu miejskiego. No, to nic, że wydaliśmy tam pieniądze. Albo na przykład unowocześnieniem parkometrów. No proszę Państwa, to są dane, które nie powinny się w raporcie znaleźć. To tak jakbyśmy, nie wiem, no, chwalili się wszemi wobec, że zacerowaliśmy spodnie albo kupiliśmy sobie nową marynarkę. To jest rozwój, nie wiem, człowieka. Wydaje mi się, że to są zupełnie rzeczy niepotrzebne w raporcie. Oczywiście ten raport spełnia minimalne wymagania, tego nie kwestionuję, zgodnie z ustawą. Czego mi brak w tym raporcie także? Idziemy dalej. Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Ład. Polski Ład, przepraszam. No raczej nie pozyskane, tylko obiecane. No, wiemy, wszyscy wójtowie, burmistrzowie się chwalą tabliczkami, a raczej nie pieniędzmi. Więc ja bym tutaj też tak, no ale nie będę się czepiał szczegółów. Proszę Państwa, kolejna rzecz. No, proszę Państwa, w raporcie chwalimy się rozbiórką budynku mieszkalnego, czyli ruiną prawie stojącą na rogu Kościuszki i tak dalej. No, jakbyśmy się pochwalili rozbiórką starego żłobka, to trzeba było na pierwszej stronie to napisać, no to ja bym się chwalił, ale jak nie udało nam się, no to chwalimy się rozbiórką starej rudery, która stoi od lat i wymagałaby rozbiórki w ciszy i spokoju, no ale się chwalimy tym w raporcie o stanie gminy. Kolejna sprawa, o finansach spółki zaraz powiem. I to, co też... Tylko na jednym przykładzie, na przykładzie wyników egzaminu ósmoklasistów. To bardzo dobrze i zgodnie z ustawą także, że są wskaźniki porównywane do wyników średnich w powiecie i województwie. Ale proszę Państwa,
w wielu sytuacjach aż się prosi, żeby w tym raporcie znalazły się porównania z różnych wskaźników, nie tylko ze oświaty, nie tylko z wyników egzaminów ósmoklasistów, porównania do gmin zbliżonych parametrami do nas. Nie do gmin ościennych, bo trudno porównywać Lubartów na przykład z gminą Lubartów albo z gminą Abramów. Ale można Lubartów porównać na przykład z Chrubieszowem, z Tomaszowem, z Łukowem już mniej, bo jest trochę większa, ale są gminy zbliżone parametrami do nas i do których aż się prosi, żebyśmy zobaczyli, jakie są wyniki na przykład egzaminów ósmoklasistów w tamtych gminach. Czy mam lepsze, czy gorsze? Bo zawsze będziemy mieli, raczej zawsze mieliśmy i będziemy mieli lepsze w stosunku do szkół gminnych. No bo taka jest reguła, no. Że raczej te wyniki będą świadczyć na naszą korzyść. I teraz wracając do tej ogólnej, więc brakuje mi absolutnie ujęcia takiego syntetycznego w perspektywie innych wybranych jednostek samorządu terytorialnego. No i teraz wracam do szczegółów, bo w tym raporcie są też szczegóły takie, które wymagają komentarzy. Mam tutaj kilka kwestii. Pierwsza to są wydatki inwestycyjne. Moim zdaniem, państwo mogą mówić, że jest inaczej, to jednak wykazujemy niski poziom inwestowania w mieście. Słynna droga wschodnia, już wielokrotnie o tym mówiłem, ale popatrzmy, proszę państwa, w ciągu tych 4 lat, co się działo. W 2018 roku zaplanowaliśmy 445 tysięcy zł, nie wydaliśmy nic. W 2019 roku 268 tysięcy wydaliśmy na dokumentację techniczną. W 2020 roku nie zaplanowaliśmy i nie wydaliśmy nic. W 2021 roku zaplanowaliśmy 600 tysięcy, nie wydaliśmy nic. W 2022 roku zaplanowaliśmy 250 tysięcy, wydaliśmy 952 zł. Proszę państwa, to jest pozorowanie. Przez 5 lat nie udało nam się nic zrobić w sprawie drogi wschodniej. To samo dotyczy drugiej takiej sztandarowej inwestycji, jakim jest budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa dróg w osiedlu 3 Maja. A zacznę od pytań zgłoszonych przez pana Marka Polichańczuka. Jakie nowe firmy zostały pozyskane w 2022 roku? Ile miejsc pracy pozyskaliśmy w 2022 roku? Padło sformułowanie, że spada nam przedsiębiorczość, przy czym to sformułowanie padło na podstawie tabelki i to jest to, co my poruszamy co roku. Dwie tabelki dotyczące liczby przedsiębiorców na terenie Lubartowa i dwie liczby. Tabelka na podstawie raportu o przedsiębiorcach działających na terenie gminy faktycznie nam spada. W sensie, że liczba przedsiębiorców z Lubartowa wzrosła, natomiast spadła liczba przedsiębiorców działających na terenie miasta. Czyli generalnie mamy przedsiębiorców więcej, natomiast w mieście mamy ich mniej. Czyli wzrosła nam liczba przedsiębiorców, których działalność skupiona jest poza miastem. Te dwie dane różnią się od siebie. Jedną musimy brać z rejestrów centralnych, drugą jesteśmy w stanie wychwycić z CIDG, czyli z bazy, do której mamy dostęp. Czyli można w ten sposób powiedzieć, że pomimo tego, że jest lepiej, no to na terenie miasta, natomiast nie możemy powiedzieć, że na terenie miasta jest gorzej, bo jeżeli przedsiębiorca jest u nas, no to jego PIT też jest u nas, tak? A być może działalność jest związana z tym, że ona jest działalnością obwoźną bądź działalnością związaną ze specyficzną produkcją, która w Lubartowie nie występuje i jest prowadzona na terenie miasta. Czyli ta analiza nie jest taka prosta, natomiast ważne jest to, że pomimo pandemii, którą mieliśmy, wysokiej inflacji, wszystkich rzeczy, które jakby nakładają się na to przedsiębiorstwo, że ta liczba nam dramatycznie w jakiś sposób nie zanurkowała do dołu, a jest mniej więcej stabilna, utrzymuje się na podobnym poziomie. Co do pozyskiwanych terenów, wydaje mi się, że kupowaliśmy tereny, może nie pod produkcję, nie pod przemysł, ale kupowaliśmy tereny sąsiadujące z terenami miejskimi, które posiadamy za stacją BP, czyli w tym obszarze usług komercyjnych, że w roku 2020 roku były kupione jakieś dwie wąskie działki. Czy inne miasta chwalą się budową szaletu? Nie potrafię się do tego odnieść. W raportach, które przeglądałem, nawet nie zwracałem uwagi na to, czy tego typu inwestycje się w nich znajdowały.
Pod koniec obrad rozpętała się awantura pomiędzy współkoalicjantami. Padło dużo dzisiaj słów, wsłuchiwałem się od samego początku i muszę dwa słowa też od siebie powiedzieć. Wyrok zapadł, burmistrz absolutorium nie dostaje. Tak niektórzy mówią, że to jest tak naprawdę decyzja polityczna. Szanowni Państwo, decyzje polityczne to my tutaj od samego początku kadencji podejmujemy. I to, czy damy komuś absolutorium, w tym przypadku panu burmistrzowi, czy podejmiemy taką czy inną uchwałę, czy ją zmienimy, to wszystko jest jedna wielka polityka. I proszę mi nie mówić tutaj, że dzisiaj to jest akurat wyrok czy tam decyzja polityczna. Politykę to my tu uprawiamy od samego momentu naszego powołania na ten urząd. To jest raz. I szanowni państwo, jeśli chodzi teraz o klub czy o naszą koalicję, bo nie mam tutaj przedstawicieli, jedynym przedstawicielem naszego klubu to jestem ja. Nie wiem, dlaczego ich nie ma. To jest nie moja bajka teraz w tej chwili. Być może, że już ich w klubie nie ma. Ciężko powiedzieć. Ja jestem, będę głosował według swojego sumienia, bo z nikim nie konsultowałem dzisiejszej decyzji. Ale szanowni państwo, być może ta cała sytuacja, że tutaj nie będzie większości i że już decyzja może zapadła, może wynikiem jest czegoś innego. Odniosę się nawet do tej drogi. Może o tej drodze, gdzie przetarg na drugą drogę od Koźmińskiego wyszedł dużo, dużo droższy, trzeba było z nami konsultować wcześniej. Zanim dowiedzieliśmy się, że droga, która będzie z Polskiego Ładu wybudowana, jest drogą na granicy z gminą Lubartów, a później się dowiedziałem, że z drugiej strony właśnie naszej działki w planie przestrzennym, w planie zagospodarowania przestrzennego, już gmina Lubartów swoją drogę dawno zaprojektowała. Może na samym początku od tego powinniśmy wyjść i dopiero dogadywać się mniej więcej o poszczególne elementy tej całej układanki, gdzie jaka droga ma być budowana, a nie być zaskakiwanym. To jest raz. Ale na obronę powiem jeszcze jedną rzecz. Jeśli chodzi tutaj o pana burmistrza i o finanse nasze. Szanowni państwo, mówicie o tym, że tu brakuje, tutaj trzeba, musimy zrobić taką ulicę i tak dalej, skąd na to wziąć? Bo ja rozumiem, że nie wydajemy 100% naszych finansów na inwestycje, tylko szukamy oszczędności, szukamy dotacji i dopiero piszemy projekty i wkład własny tylko będzie naszym wkładem w całe inwestycje. A tu kwestia podnoszenia jest pieniędzy na budżet obywatelski, który 100% wywalamy pieniędzy, który mógłby być ewentualnie tym wkładem. Prawda? Budżet obywatelski. Następna sprawa. Nie tak dawno nie podnieśliśmy podatku. Pani skarbnik wie, o co chodzi. O to, że straciliśmy na dzień dzisiejszy, na następny budżet, przeszło prawie 1 000 000 zł. Z niepodnoszenia podatku o stopę inflacji. Tylko o to, gdzie załatwiliśmy następne, kolejne budżety, bo to niepodniesienie w tamtym roku, czy w tym było? Na ten rok. Niepodniesienie podatku o stopę inflacji, albo nawet troszeczkę niżej, zablokuje nam inwestycje na kolejne lata, bo w tym roku nie będzie tych pieniędzy, ale nie będzie tych pieniędzy też w następnych i kolejnych latach. I tu warto się zastanowić, czy my polityczne decyzje podejmując, jak to już ktoś powiedział, nie strzelamy sobie sami w kolano. I może warto się na przyszłość zastanowić, skąd te pieniądze tak naprawdę wziąć. Szanowny panie wiceprzewodniczący Grzegorz Siwek, jestem zdziwiony nieco pańską wypowiedzią, zwłaszcza frazą, że pan podejmuje decyzję samodzielnie, nie kierując się jakimś poduszczeniem. Nie zarzucam tego panu, bo żaden ranny nie jest związany nawet wolą swoich wyborców i rozumiem, że autonomicznie podnosimy głos, ale cokolwiek wiemy więcej na ten temat, ale zostawmy to. Chodzi o pański zarzut o tą drogę. Tutaj na tej sali musieliśmy się rozliczać i były argumenty, żeby zabrać panu burmistrzowi pieniądze, że jeśli tej drogi nie zbudujemy, to zakład nie powstanie. To była oś. Więcej, to nawet demaskowano jednego człowieka, że on pracuje w tej firmie, musiał się przyznać. Bo wszyscy czekali z utęsknieniem na to przyznanie się. I co? Drogi, zerwano umowę, stracono, proszę państwa, pieniądze, dotacje.
Następny przetarg 6400 o 1,5 miliona więcej. I co? I okazuje się, że firma zmusza instytucje miejskie do tego, żeby zgodzić się na budowę, proszę Państwa, tego wysypiska odpadów niebezpiecznych. Tak naprawdę coś, na co nie mamy wpływu, a będzie nas dotykać. Tutaj zarzut padł taki, że no przecież nie wiedzieliśmy, że to z Nowego Ładu, że to na granicy i że nikt nam tego nie mówi. A pytanie, proszę Państwa, a co, to my radni jesteśmy bezradni, Komisja Infrastruktury debatuje o różnych rzeczach, nie możemy zapytać? Pytamy o takie rzeczy dzisiaj choćby i na każdej sesji, że głowa mała i jakoś jesteśmy wścibscy i słusznie. A tutaj nagle mówimy, że burmistrz nam nic nie powiedział i budował drogę wspólnie w porozumieniu z panem, proszę Państwa, z panem Kopyściem. Tu było parę posiedzeń komisji śledczych na temat, jakie powiązania ma burmistrz Paśnik z wójtem Kopyściem i że to było przedmiotem jakiejś manipulacji, kombinowali dwa lata, żeby po prostu zbudować drogę, żeby oszukać miasto. A ofiarą została firma zresztą prywatna, miejska, a mówimy, tak źle, że nie ma biznesu, że to wina burmistrza. To jest nasza wina, proszę Państwa. Jeszcze wracając do tego oskarżenia, że nie wiedzieliśmy. To trzeba było się dowiedzieć, proszę Państwa, ale nie wiedzieliśmy o tej inwestycji, bo to na granicy i no to rozumiem, że mamy pretensje, że chcieliśmy panu wójtowi Kopiściowi zbudować tą drogę. No. Króciutko teraz i na temat. Nie wszystkie inwestycje, które są realizowane przez urząd, są nam przedstawiane. Rzeczywiście, nie wszystkie. Ale na miłość boską, będąc w koalicji, ja nie mogę się dowiadywać wtedy, kiedy już jest sprawa pod ścianą. Jeżeli pan Grzegorz Gregorowicz, radny miasta Lubartów, mówi, no przecież można było się dogadywać, a spotykamy się non-stop co miesiąc, może wcześniej na spotkaniach i o tym się nie mówi, a dostajemy pieniądze z Polskiego Ładu, które są pieniądzem z rządu Prawa i Sprawiedliwości i ustalamy pewne ramy, i za chwilę ja o niczym nie wiem, a dowiaduję się w ostatnim czasie, no to przepraszam, ale to chyba coś nie tak jest. To nie tak powinno być. I nie, ja nie muszę dopytywać, na co pójdą te pieniądze. Bo to jest bardzo ważna inwestycja, o której się dowiedzieliśmy w ostatniej chwili i nie mieliśmy o tym żadnego pojęcia, gdzie te pieniądze pójdą. Nie takie były też umowy. Przystępujemy do głosowania w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Lubartów wotum zaufania. Kto jest za? Wciska guzik zielony, kto przeciw? Czerwony. Kto wstrzymuje się? Żółty. Proszę bardzo. Zakończyliśmy głosowanie. 6 głosów za, 11 przeciw, 4 osoby nieobecne. W wyniku decyzji Paśnik nie otrzymał wotum zaufania. Wotum zaufania to była pierwsza z ważnych uchwał, która zapoczątkowała cykl głosowań, jakich Lubartów w swojej historii nie widział. Jak już informowaliśmy, radni nie przyjęli sprawozdania finansowego, nie udzielili Paśnikowi także absolutorium, co wywołało kolejne nerwowe reakcje ratusza i obiecujemy, że do tematu wrócimy już w przyszłym tygodniu. Kanał S, Angelika Karasek.